Wszyscy bracia, gromadzimy się przy trumnie świętej pamięci Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego, który przed 72 laty zmarł, pochowany w grobowcu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Bóg miłosierny, daje odkupienie. Módlmy się. Tobie, Boże, pokornie polecamy naszego brata Konstantego, którego darzyłeś wielką miłością w całym życiu doczesnym. I prosimy, abyś uwolnił go od zła wszelkiego i dał mu wieczny pokój. Dla naszego brata Konstantego przeminęło już życie ziemskie. Błagamy się zatem, miłosierny Boże, abyś wprowadził go do Twojego Królestwa, gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość z Twoim Synem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Boże, łaskawości swoje, w ogromie swej miłości zbać nieprawość Twoją. Obmyj mnie zupełnie w swojej winy i oczyść mnie z grzechu. Jego szczątki doczesne
złożyć w rodzinnym grobowcu tutaj na śląskiej ziemi. Sprawując tę ofiarę przy świętej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa seniora Damiana, będziemy prosić Boga, aby naszemu zmarłemu bratu darował wszystkie winy, które z ludzkiej głomności popełnił. Ale też chcemy przede wszystkim dziękować Panu Bogu za wszelkie dobro, które przez Niego, świętej pamięci Konstantego Wolnego, stało się naszym udziałem. Homilię pogrzebową wygłosi metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Serdecznie witając wszystkich kapłanów, przedstawicieli władz, rodzinę i wszystkich zgromadzonych, poczty sztandarowe, kompanie honorowe, zapraszam do wspólnej, serdecznej modlitwy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo słyszymy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści przy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panem Wojewodą na czele.
Chwila niezwykła, historyczna. Chwila, na którą Śląsk czeka. Moi drodzy, niezwykły jest związek człowieka z prochem ziemi. Biblia wyjaśnia, że człowiek został z niego stworzony. Jednak jego istnienie zostało całkowicie uzależnione od tchnienia życia, którym Bóg istotę ludzką uczłowieczył. Pewnie w tym powstaniu z prochu ziemi trzeba szukać naturalnego związku człowieka z ziemią urodzenia, z ojcowizną. Ten związek uwypuklają jeszcze bardziej tereny pogranicza, gdzie człowiek musi mocno strzec swojej tożsamości i niemniej zdecydowanie swojej ojcowizny. Z pewnością te historyczne uwarunkowania kształtowały życie, osobowość i myśl pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego. Urodził się w Bujakowie, we wsi pod Mikołowem. Zdobył, wspomagany wysiłkiem rodziny, wyższe wykształcenie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym mieście kształciła się wówczas przyszła inteligencja śląska, w tym także duchowni, przyszli już pasterze Górnego Śląska. Łączyła ich w Towarzystwo Akademików Górnoślązaków polska świadomość, narodowa i przynależność do Kościoła katolickiego. Po studiach i powrocie na Górny Śląsk Konstanty Wolny otworzył w 1907 roku w Gliwicach kancelarię adwokacką i wkrótce stał się uznanym notariuszem i adwokatem. Szczególnie po wygranych procesach politycznych, których bronił m.in. gliwicką młodzież gimnazjalną. W dramatycznych okolicznościach końca I wojny światowej Konstanty Wolny przeniósł się do Bytomia oraz włączył się w przygotowania do Powstania Śląskiego. Udział w Powstaniach Śląskich, w plebiscycie, a potem praca w Genewie nad polsko-niemiecką konwencją sprawiły, że cieszył się niezwykłym zaufaniem społecznym, czego wyrazem było powierzanie mu na kolejne kadencje Urzędu Marszałka Sejmu Śląskiego. Moi drodzy, w czasie, kiedy wspominamy 90. rocznicę przyłączenia Śląska do Polski, to myślimy przede wszystkim o ludziach, którzy dokonali tego dzieła i podjęli się niełatwego zadania wkomponowania górnośląskiej specyfiki organizm Rzeczypospolitej. Jednym z nich był niewątpliwie marszałek Konstanty Wolny. Główny autor, jak się powszechnie przyjmuje, statutu organicznego Śląska, gwarantującego daleko idącą autonomię, uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej w 1920 roku. Z tą rocznicą nasz sejmik samorządowy podjął uchwałę o ogłoszeniu roku Konstantego Wolnego, a także decyzje zapadły o sprowadzeniu jego doczesnych szczątków na ojcowiznę, na ukochany Śląsk. Jesteśmy władzom rządowym i samorządowym wdzięczni za tę inicjatywę i za jej doprowadzenie do końca.
Drodzy bracia i siostry, jak kruchy może być pokój, polityczne układy i wszystkie ludzkie dzieła. Wszak II Rzeczypospolita przetrwała nieco ponad 20 lat. Przekonał się Konstanty Wolny, z którą wybuchł II wojny światowej. Perfekcyjnie przygotowana machina wojenna III Rzeszy zaczęła precyzyjnie działać już w pierwszych dniach wojny, nie tylko militarnie, na linii frontu. Uprzednio przygotowane listy proskrypcyjne dla Górnego Śląska były podstawą licznych aresztowań powstańców śląskich i działaczy plebiscytowych. Potencjalny los więźnia obozu koncentracyjnego został marszałkowi Wolnemu zaoszczędzony. Wierząc, jak zapewniały polskie władze, że linia Wisły będzie miejscem odparcia niemieckiej agresji, wybrał, jak inni Ślązacy, ucieczkę na wschód, która dla wielu przerodziła się w wojenną tułaczkę, często bez powodu. Niemcy zgotowali uciekinierom straszny los. Nie powstrzymując się przed nalotami na kolumny uciekinierów, jak również na wiozące w głąb Polski pociągi, między innymi w pamiętny dzień 4 września 1939 roku został zbombardowany dworzec w Brzesku. Byli zabici i ranni, o których miejscowa ludność pamięta po dziś dzień. Opatrzność Boża pozwoliła Konstantemu Wolnemu dotrzeć do Lwowa, choć po drodze wpadł w ręce wojsk sowieckich. W tragiczny dla Polski dzień 17 września 1939 roku, żyjąc na wygnaniu, opuszczeniu, przygnieciony narodową katastrofą, zawiedziony postawą aliantów, a zwłaszcza Francji, zmarł w Lwowie 9 listopada 1940 roku. Pochowano go w grobowcu księży jezuitów na cmentarzu janowskim w Lwowie. Dziś tu, w katowickiej Alei Katedrze, odbywa się jego drugi pogrzeb. A Słowo Boże, Ewangelia, poucza nas o zmartwychwstaniu Pana i przypomina ważną prawdę, że Bóg jest bowiem żywych, a nie umarłych. Wierzymy więc, że marszałek Konstanty Wolny żyje w innej przestrzeni, w przestrzeni miłości Boga, która była jego ziemią obiecaną i jest naszą ostateczną ojczyzną. A święty Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu mówił do Tymoteusza o charyzmacie. Używając tego pojęcia, możemy bez cienia przesady powiedzieć, że Konstanty Wolny był człowiekiem charyzmatycznym. Nie dał mu Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Wszystkie swe talenty, zalety umysłu i serca oddał sprawie Śląska i jego przyszłości. Razem z Wojciechem Korfantym i wieloma innymi wziął udział w trudach i przeciwnościach dla sprawy Śląska i jego mieszkańców, o których trudno tu szeroko i szczegółowo mówić. Wszyscy wiemy, że te trudności i przeciwności były.
przyniosły mu również wiele rozczarowań oraz duchowych cierpień. Więc tym bardziej właściwe, że Śląsk mimo upływu lat pamięta o swoim bohaterze, a pamięć przekuwa na medale, publikacje oraz przypominanie postaci dobrego człowieka, szlachetnego Ślązaka i gorliwego patrioty, który nie miał trudności ani problemów z umieszczeniem ojcowizny na łonie ojczyzny Polski. I w tym dziele odnajdywał najgłębszy sens życia, swoją życiową misję. Drodzy bracia i siostry, kiedyś polska telewizja emitowała film pod tytułem Schody. Film, filozoficzna metafora na temat sensu ludzkiego życia. Film przedstawia człowieka. Człowiek zaczyna energicznie wchodzenie po schodach. Droga prowadzi go przez niezliczone schody, ciągle w górze, czasem w dół. W tym labiryncie pełnym schodów człowiek szuka drogi, nie spogląda na znaki, zdaje się na swój instynkt, zdaje się nim kierować poczucie misji. Z czasem jego siły słabną, wchodzi kreszką na stopień ostatni po to, by stać się kolejnym stopniem w tym labiryncie. Tyle filmowy obraz. Taki obraz, czysto materialistyczne ujęcie człowieka, przygnębia i pozostawia głębokie wrażenie. Rodzi się bowiem pytanie, czy to jest cała prawda o człowieku. Jaki jest cel ludzkiego życia? Czy po to żyje, aby być tylko elementem ludzkiej historii, stopniem dla przyszłych pokoleń, elementem jakiejś gigantycznej budowli, której nadajemy jakieś szczytne imię, na przykład ojczyzny? Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w tym miejscu, w pierwszym Kościele Katolic, jako ludzie ochrzczeni, mniej lub bardziej włączeni w życie Kościoła, doświadczamy przekonywującej prawdziwości słów Jana Pawła II, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. Bez Chrystusa, który przezwyciężył śmierć, jak słyszeliśmy, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Światło Ewangelii. To słowa Jezusa Chrystusa, który powiedział, że jest wolą tego, który go posłał, aby niczego, nikogo nie stracił, ale żeby każdego wskrzesił w dniu ostatecznym. Wolą Boga względem każdego człowieka jest, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania powrócił do domu Ojca. Dzięki zbawczemu dziełu Chrystusa, a także dzięki dobrym czynom, bo jak czytamy w Piśmie Świętym, ich czyny idą wraz z nim. Świętej pamięci Panie Marszałku Konstanty, tą Eucharystią dziękujemy dziś Bogu za Pana życie, poświęcone sprawie doczesnej ojczyzny, Śląskowi i rodziny. Czyny szły za Panem przed Boży tron. Bogu dzięki, że pozostały też i żyją w pamięci kolejnych pokoleń.
Niech zatem pamięć o Panu trwa przez pokolenia i wyraża się w naśladowaniu postaw, służby i poświęcenia, dyspozycyjności, w uczciwości i patriotyzmie. Do takiej formy pamięci zobowiązani są szczególnie ci, którzy dzisiaj na śląskiej ziemi sprawują jakąkolwiek władzę. Niech będzie zawsze służbą tutejszemu społeczeństwu i Śląskowi, i Polsce. Moi drodzy, niech w życiu nas wszystkich spełnią się słowa modlitwy, którą Kościół zapisuje w mszale na dzisiejszy dzień. Boże, Twoja opatrzność niech Ty się nie myli w swoich zrządzeniach. Pokornie Cię błagamy, abyś oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Prosimy o to i wieczną szczęśliwość dla Pana Marszałka Konstantego Wolnego, przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Modlimy się. Boże, Twój Syn zostawił nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, by nasz brat Konstanty, który go przyjmował, uczestniczył w wiecznej uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Pożegnanie, po którym uformuje się kondukt pogrzebowy odprowadzający trumnę z nowoczesnymi szczątkami świętej pamięci Konstantego Wolnego na cmentarz przy ulicy Francuskiej. Słowo w imieniu rodziny wygłosi wnuk pana marszałka świętej pamięci, pan Konstanty Wolny. Wasza Ekscelencjo, księże arcybiskupie, seniorze, panie wojewodo, panie marszałku, dostojni goście. Dzień jest bardzo szczególny dla mnie, dla nieobecnej z powodu wieku i stanu zdrowia córki marszałka pani oraz dla całej rodziny. Oto bowiem po 72 latach spoczywania w Lwowskiej ziemi wracają na nasz Górny Śląsk, do Polski, prochy mojego dziadka, marszałka Konstantego Wolnego. To śląscy politycy młodego pokolenia postanowili przypomnieć mieszkańcom regionu, a także państwa polskiego, kim był Konstanty Wolny, i wystąpili z wnioskiem ogłoszenia roku 2012 rokiem jego imienia. Dziękuję bardzo. Dla mnie osobiście ważne jest, że uchwałę tą podjął Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie. Elity polityczne, wywodzące się zarówno z ugrupowań o charakterze ogólnopolskim, jak i regionalnym, zdecydowane zgodnie, razem, wspólnie. Niedługo później rozpoczęły się pierwsze rozmowy dotyczące formalności, jakich trzeba będzie dopełnić, aby szczątki marszałka Wolnego mogły wreszcie spocząć na śląskiej ziemi. Ogromna życzliwość pana ministra profesora Andrzeja Konerta i pana naczelnika Wydziału Zagranicznego
Macierewicza, którego serdecznie witam, z pracownikami Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ze służbami dyplomatycznymi we Lwowie oraz wielkie zaangażowane pana wojewody Zygmunta Łukaszczyka, wojewody Stanisława Dąbrowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z całym sztabem pracowników funkcyjnych, w tym panią dyrektor Magdalenę Sztuk, zrobili wszystko, a nawet więcej, żeby dać mi nadzieję, że tym razem się uda. Tak też się stało. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za przychylność i wsparcie właśnie w tej sprawie panu marszałkowi. Dziękuję urzędowi marszałkowskiemu. Cała akcja sprowadzenia mojego dziadka pokazała, że wraca on do Polski i na Górny Śląsk tak, jakimi chciałby je pewnie dzisiaj widzieć, gdzie elity pamiętają, gdzie elity województwa pamiętają o historii regionu i bardzo ją szanują, ale szanują także władze centralne państwa polskiego. Dziękuję serdecznie. Pragnę także w imieniu rodziny podziękować wszystkim tym, którzy w różnych okresach historycznych naszego państwa dbali o ocalenie od zapomnienia postaci mojego dziadka, marszałka Konstantego Wolnego. Szczególne słowa podziękowania kieruję do księdza kanonika Jerzego Kępy, kapituły mężu stanu oraz całej społeczności gminy Bujanów, której mój dziadek przyszedł na świat. Dziękuję bractwu myśli prawdy. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję pod adresem pani dyrektor Jadwiga Pońskiej-Sajda, pana Alojzego Lysa, profesora Ciąga, doktor Lucji Inko i księdza Andrzeja Słupowa, którzy od lat dbają o promowanie tej ważnej dla regionu postaci. Bardzo dziękuję Izbie Notarialnej, Katowickiemu Oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej, Bibliotece Śląskiej, Muzeum Miasta Katowic, Muzeum Śląskiego, Telewizji Regionalnej, stacją Radia Katowice i Radia Kota. Dziękuję serdecznie dziennikarzom, piszącym o marszałku. Dziękuję również lokalnym działaczom, którzy w tym roku organizują spotkania na temat marszałka Konstantego Wolnego. Że wspomnę tylko Kołów, Sośnów. Dziękuję burmistrzowi i doktorowi Balcerowi. Szanowni Państwo, ważnym czynnikiem jest kształtowanie świadomości młodego pokolenia, szczególnie wśród uczniów i studentów, aby takie cechy marszałka Wolnego, jak sprawiedliwość, kompetencje czy umiejętność współpracy, czy jego ogromnej wiedzy i uczciwości były wzorem dla naszego pokolenia. To czyni w szczególny sposób kadra naukowa Uniwersytetu Śląskiego, że podam tylko Wydział Nauk Społecznych, na których życzliwość mogę zawsze liczyć, na przykład na potrzeb realizacji filmu o dziadku pod tytułem Misja Wolnego, za który serdecznie dziękuję panu Wojciechowi Świecowi, czy podczas organizowania spotkań. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję tutaj pod adresem doktora Jerzego Dożelika, doktora Maruzaty Myśliwiec oraz doktora Tomasza Słowacka. Bardzo serdecznie dziękuję górnikom, szczególnie górnikom, ratownikom górniczym. Wszędzie jesteśmy razem. Dziękuję Tobie, Przewodniczący Piotrze Kuchenta. Dziękuję Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu i jej prezesowi Andrzejowi Kołkowi. Bardzo i to bardzo serdecznie dziękuję kierownictwu Wyższego Urzędu Górniczego, moim koleżankom i kolegom z tej instytucji. Serdeczne podziękowania składam organizatorom uroczystości pogrzebowych, szczególnie służbom mundurowym. Kończąc, pragnę podzielić się następującą refleksją. Osoba dziadka jako polityk łączyła często bardzo różne środowiska, a nie wpływała na tworzenie podziałów i antagonizmu. Niech i dzisiejsza uroczystość, będą
będąc efektem wspólnych, bezkonfliktowych wysiłków administracji rządowej i samorządowej. Zawsze nam o tym przypominało, że należy działać razem, a nie przeciwko sobie. Tego życzymy sobie dziadek Konstanty Szczęść. Yeah.
pociem z wody i Ducha Świętego na życie wieczne. Niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech Bóg przyjmie cię do swojej chwały. Tobie, Boże, polecamy naszego brata Konstantego i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia. Odpuść mu grzechy, które popełnił z ludzkiej ułomności, aby umarły dla świata, żył dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Prowadzą Cię do krainy życia wiecznego.
samo ostatnio. Chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego. Z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Konstantego wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego chwalebne zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie nieśmiertelne. Wysłuchaj nasze prośby za Twojego sługę Konstantego, który umarł w Chrystusie i z ufnością oczekuje zmartwychwstania. Spraw, aby Konstanty, który na ziemi poznał Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalił Cię w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju. Amen. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia.
prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Zanim złożymy ciało naszego brata w grobie, nastąpi zdjęcie sztandaru. Złożymy ciało naszego brata w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Serdeczna Matko, opiekunko ludzi, niech cię płacz sierot do litości zbudzi. Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy. Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Wygnańcy Ewy, do ciebie wołamy. Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy. Gdy stoimy nad otwartą jeszcze mogiłą świętej pamięci Konstantego Wolnego, którego ciało odtąd spoczywać będzie tutaj na śląskiej ziemi. Raz jeszcze w jego imieniu serdecznie dziękuję wszystkim, rodzinie, władzom i wszystkim obecnym za starania o to, żeby jego doczesne szczątki
mogły spocząć tu, w tym miejscu i za ten udział w liturgii pogrzebowej. Dziękujemy sobie wzajemnie, że potrafimy tworzyć taką wspólnotę jedności w modlitwie, w pamięci. Dziękujmy sobie nawzajem. I raz jeszcze, obejmując duszę świętej pamięci Konstantego serdeczną modlitwą, módlmy się za spokój jego duszy, a także wszystkich spoczywających na tym cmentarzu. Wśród nich pewnie należy wymienić przyjaciela Konstantego, Wojciecha, którego grób znajduje się przy tej alei kilkadziesiąt metrów dalej. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Miasto Mikołów,